Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Sobelski z Słupsk. Witaj, zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. Ta seria filmików z płytami winylowymi nosi tytuł Płyty winylowe bez kodu kreskowego. To będzie 31 spotkanie. Słuchajcie, a czy może ktoś was wie, jaka pierwsza płyta na świecie powstała, gdzie zastosowano kod kreskowy na okładce? No, słucham, nie słyszę, halo, nie słyszę. Słuchajcie, no 74 rok. Pierwszy kod kreskowy powstał na zbiorczym opakowaniu gumy do życia, a w 79 roku pierwszy kod kreskowy pojawił się na płycie Elvisa Costello. Elvis Costello Armed Forces. To jest ta właśnie płyta. To jest pierwsze wydanie angielskie. Trudno, nadaremnie by było szukać kodu kreskowego z tego względu, że kod kreskowy na tej płycie powstał, ale jedynie w Stanach Zjednoczonych, nigdzie więcej. Także jakbyście mieli pierwsze wydanie amerykańskie, to już by był kod kreskowy. No dobrze, to na tyle kodów kreskowych, ale jak jesteśmy przy takich informacjach ciekawych, to może ktoś się zastanawiał, jaka pierwsza płyta kompaktowa na świecie się pojawiła. Jaki wykonawca? Rolling Stonesi, Beatlesi? No, ja bym stawiał na Beatlesów na przykład, gdybym nie wiedział, co nie? No, bo któż inny? Ależ nie, ani Rolling Stonesi, ani AC/DC, ani Zeppelini. To był, który 82 rok, zdaje się. I grupa się nazywa ABBA i album Visitors. Visitors. Akurat nie wiem, czy mam na stanie kompakt, ale mam płytę winylową. Akurat ABBA Visitors, kompakt tak wygląda, tylko trochę mniejszy. Dobrze, koniec historii. Zaczynamy. Zapraszam do następnego spotkania. Witam ponownie, słuchajcie, co od czego zaczynamy? Mamy sporo płyt. Dzisiaj w nocy musiałem przyjść otworzyć sklepik, bo po południu lecimy do Londynu po następne płyty, a przyjąć te płyty, które wysłałem tydzień temu. W sumie już nie wysłałem, bo w sobotę już byłem w Toruniu, a nie w Londynie. Słuchajcie, zaczniemy od takich malutkich 7-calówek. Co prawda to nie jest na rynek polski, to jest raczej na brytyjski rynek, ale nic, lecimy. Wytwórnia Seydisk się nazywała The Street Piano. Coś takiego. Mam jeszcze jedną, zdaje się, Seydisk. 7-calówkę. Oprócz tego The Brazingham Organs. Organy w Brazingham, nie wiem. Epki. W ogóle to właśnie są epki. Bruder Fairground Organs. Organ. Nie organy, tylko ludzkie organy, tylko organy jako ten do grania. Dobrze. Jeszcze Secret Service. Ten Clock Postman. And Hey Johnny. Oprócz tego Simple Red, Holding Back the Years i tu mamy, zdaje się, wywiad Angus Young, Brian Jones, AC/DC, wywiad z dwoma wykonawcami, z dwoma członkami zespołu AC/DC. Dobrze, to na tyle 7-calówek, jeszcze jedną 12-calówkę wam pokażę, czyli maxi singla, a w jednym z następnych odcinków będzie mnóstwo maxi singli, mnóstwo. A tu Brian Adams, Can't Stop This Can't stop this thing we started. Can't stop this thing we started. Kurde, nos jest przez pana, przez to przyjmij przyjęcie. Słuchajcie, tak to wygląda płytka. Bez labela. Spójrzcie na tą stronę. Czy widzicie to, co ja widzę? Tak, to jest Brian Adams. I tutaj Itching, tak zwany, czyli ten, grawerowana płyta z jednej strony. Dobrze, lecimy już do albumów. Tyle, 7 cali, 12-calówek na 45 obrotach. Teraz zaczynamy 33 obroty. Słuchajcie, wspominałem wam, że ta płyta ma dwie różne okładki, ma co najmniej trzy wersje ja znam. Czyli tą wersję z tą okładką, wydaną przez wytwórnię Arcade. 40 największych przebojów, w tym 18 hitów numer 1, tak to wygląda. Czarne krążki, jeszcze wyciągnę może jeden z krążków, Arcade, czarny krążek. To jest jedna z tych wersji znana mi. Spróbuję to włożyć. Proszę bardzo. Druga wersja to jest ta. Dokładnie ten sam tytuł, dokładnie te same utwory w tej samej kolejności, ale okładki się różnią, z tym, że to Arcade wydało,
a to 3 lata później RCA. RCA wydało 3 lata później. Kolorowa, ładna okładeczka, oprócz tego kolorowe winyle, czyli różowe w tym przypadku. Chyba jednak 4 wersje znam. Trzecia wersja to jest dokładnie ta sama okładka z różowymi winylami, się trafia. A czwarta wersja to jest ta okładka z czarnymi winylami. Także 4 wersje tego samego albumu. Różnie, teoretycznie różnie wytwórnie RCA i Arcade, ale RCA też się tutaj podpisało. Dobrze, lecimy do składaczków. Night Flight 2. Night Flight 2 mamy... co my tu mamy? Luther Vandross, Joy Smith, The SOS Band, Bill Withers, Gloria Estefan, Freddie Jackson. Dobrze, następny składaczek. The Loving Feeling. Proszę bardzo, tak to wygląda, podwójny albumik. Mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy. Marvin Gaye, Phil Nelson, Bill Withers, Barry White, Al Green, Four Tops i wielu, wielu innych wykonawców, czyli czarna muzyka, soul, funk. The Loving Feeling, 30 wielkich przebojów, inna część z tego wszystkiego. Rod Stewart, Gladys Knight and the Pips, Ruby Winter, Pictures and Her, proszę, między innymi. Teraz mamy potrójny album. A okładka nawet nie jest Gatefold. Nie, jest Gatefold, przepraszam. Jest Gatefold okładeczka. Album potrójny. I co my mamy? George Michael, Carlos Whispers, Michael Jackson, Belinda Kala, Culture Club, House Martins, Robin Beck, Lionel Richie, Enya, Stevie Seal Harley, Los Lobos, Irene Cara, Paul Young. Mnóstwo, mnóstwo fajnych wykonawców. Dobrze, to chyba na tyle składaczków. Teraz Vangelis. Muzyka do filmu Rydwany Ognia. Właśnie ktoś się pytał ostatnio, ale dopiero dzisiaj płyta doszła. Następna płytka, to już chyba czwarty egzemplarz. Eurythmics, Revenge. Od dzisiaj w Słupsku w sklepie. Na stronie internetowej te płyty już są od dawna, znaczy dawno, od tygodnia, od 10 dni, a w sklepie fizycznie są dzisiaj. Tak samo to dotyczy płyty Jean-Michel Jarre Revolution. Revolution od dzisiaj w sklepie. O, coś dla mojej Teresy, która notabene leci ze mną do Londynu, bo wygrała zakład parę tygodni temu. Zakład muzyczny. Po prostu puściłem kawałeczek, który Teresa nie powinna znać. Trafiła w 10. I nagroda była za to wyjazd do Londynu na 10 dni. No i właśnie po południu lecimy. Dobrze, śpieszę się, bo chcemy jeszcze 2 filmy nakręcić. Słuchajcie, Julio Iglesias. 1100 Bel Air Place, 1100 Bel Air Place, albo 1100 Bel Air Place, jak to woli. Dobrze, Julio Iglesias, Starry Night, czyli jakieś kawałki innych wykonawców wykonuje, covery tak zwane. Julio Iglesias, Un Hombre Solo, proszę bardzo. I to chyba na tyle Julio Iglesiasa. Teraz mamy Bill Haley and the Comets, Rock and Roll the Clock. Teraz mamy Snowflake Air Dancing, Tomita. Oprócz tego mamy jeszcze Eurythmics. I album nazywał się jak? Do Yourself Tonight. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Następny album. Mamy tego już mnóstwo, ale kupujemy, bo teraz jest okazja kupić te płyty w fantastycznym stanie, a jesienią, zimą będzie co sprzedawać. Po Barbara Streisand i Andy Gibbie mamy Gary Moore'a, After Hours, po godzinach. Po godzinach sobie Gary Moore zasiada na krzesełku, wyciąga gitarę i gra. Be Yourself Tonight, jeszcze jeden egzemplarz, proszę bardzo. A teraz mamy Stana Getza, Reflections, Stan Getz, monofoniczne wydanie. Zdaje się, że 62 rok, także płyta starsza ode mnie. O Abbie wspominałem, że pierwsza płyta kompaktowa na świecie, jaka się pojawiła, to Visitors Abby, a to jedna z członkini grupy Abba, Aneta Felskog i jej album pod tytułem I Stand Alone, Stoję Samotna. Dave Brubeck, La Fiesta de la Pozda. To już od dzisiaj w sklepie Popmaster. Słuchajcie, coś fajnego znalazłem. Jeny, cały spocony jestem, bo biegłem do was, żeby nakręcić te 3 filmy, bo klienci prosili nas, żeby sklep wcześniej otworzyć, ze względu, że dzisiaj krócej pracujemy. I chciałem, że jeszcze przed tym, zanim klienci przyjdą, żeby nakręcić filmy, żeby nie było tak jak w ostatnim odcinku, że pod koniec filmiku ktoś wchodzi do sklepu z klientów i nie wiem, co zrobić. Czy dalej kręcić film, czy po prostu porzucić to. Dobrze, słuchajcie. Polskie płyty 2 znalazłem ostatnio w Londynie. To się nazywa Biały Kruk Czarnego Krążka.
Klub Płytowy Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Woody Herman Orkiestra. 17.30. O 17.30 rozpoczął się koncert, podejrzewam, że w sali kongresowej w Warszawie. I później o 20.00. Następny koncert. Biały Kruk Szalonego Krążka, tak, tak, ble, ble, ble. I tu 20.00 nazywa się ta płytka, zdaje się. Dobrze. Simple Red. Picture Book. Picture Book Simple Red. Od dzisiaj na stronie www.popmaster.pl jest już od 10 dni albo i lepiej. To samo dotyczy płyty Mike'a Oldfielda Crisis. Crisis Mike Oldfield już jest i w sklepie, i na stronie internetowej. To Blondie, Parallel Lines Blondie, Greatest Hits Queenu, Pretenders następny The Singles. I to by było na tyle w tym odcinku. Słuchajcie, kręcę za chwilę drugi odcinek, bo jak mówiłem, klienci zaraz mają walić drzwiami, oknami, bo dzisiaj wyjeżdżamy. Dobrze, na razie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do rychłego zobaczenia.